Odtrącenie, stygmatyzacja, a czasem nawet prześladowanie to codzienność osób chorujących na HIV i AIDS. Każdego roku na tę sytuację zwracają uwagę obchody Światowego Dnia Walki z AIDS. Symbolem solidarności z chorymi jest czerwona kokardka. Przypinanie wstążek, rozdawanie ulotek informacyjnych oraz uliczne prelekcje były częścią obchodów świdnickiej akcji Ręce w górę za profilaktyką AIDS. Aktualnie w Polsce mamy ponad 22 tysiące osób zakażonych HIV. Natomiast przerażające jest to, że szacuje się, iż około 35 tysięcy osób w Polsce żyje z zakażeniem, natomiast nie jest tego świadomych. W budowanie świadomości na temat HIV i AIDS zaangażowani zostali uczniowie Świdnickiego Liceum. Stworzyli film, który otworzył oficjalną część obchodów. Film opowiada historię o chłopcu, około takim właśnie naszym wieku, licealiście, który zmaga się z problemami w związku właśnie z tym, że jest chory. Po prostu z nietolerancją w społeczeństwie, w klasie. Szuka zapomnienia w tym wszystkim, szuka zapomnienia z powodu właśnie tej nietolerancji. Sięga po narkotyki. I tutaj właśnie stała taka historia w krótkim, naprawdę 6-7-minutowym filmie. Bardzo krótko opowiedziana. Na scenie wystąpiły również Świdnicka Orkiestra Music Label, a także zespół Piumuso z Wrocławia. Wykonały one utwory legendarnego zespołu Queen, którego wokalista po wieloletniej walce z AIDS zmarł, a jedną z wokalistek była nasza redakcyjna koleżanka Marta Laburda. Koncert jest, można powiedzieć, zwieńczeniem całego tego wydarzenia. Śpiewamy utwory Queen. Freddie Mercury jest kojarzony też z tą chorobą poniekąd, a co więcej, można też powiedzieć, że śpiewanie tych utworów znanych na całym świecie hitów to z pewnością dla nas fajna zabawa, no i niewiarygodne przeżycie. Największe wrażenie wywołał happening. Uczestnicy mieli do pokonania tunel, a to, co się w nim kryło, mogli odkrywać jedynie za pomocą dotyku. Zabawa sensoryczna, która nosi tytuł Lęk przed nieznanym. Boimy się HIV, boimy się ludzi, czasem nawet prześladujemy ludzi, którzy są chorzy na AIDS. A poznając ich, możemy po prostu zrozumieć, że to są tacy sami ludzie jak my i możemy z nimi współdziałać, możemy z nimi pracować, możemy z nimi się uczyć. Obecnie zakażenie wirusem HIV nie jest traktowane jako wyrok śmierci. Dzięki odpowiedniemu leczeniu zakażeni żyją tak samo długo jak zdrowi ludzie. Z powodu powikłań wywołanych przez AIDS umiera 29% chorych.